w ramach wydarzenia zorganizowanego przez Fundację Afryka Inaczej i Dom Spotkań z Historią. A całe wydarzenie powstało właśnie z dofinansowaniem miasta stołecznego Warszawy. Za chwilę rozmowa i zapraszamy tutaj na pasażu Wiecha. To już po raz kolejny tu jesteśmy. Także zapraszamy chętnych warszawiaków, wszyscy, żeby dołączyli do nas. Proszę Państwa, wracamy. Cały czas wspominamy, że właśnie to spotkanie zorganizowane jest przez Fundację Afryka Inaczej i Dom Spotkań z Historią. Cały projekt powstał dzięki dofinansowaniu miasta stołecznego Warszawy. Duże brawo dla Warszawy. Brawa też dla naszego partnera Warszawa Zinio. Wielkie brawa. Już za nami warsztat Poznaj Afrykę, prowadzony przez koleżankę Inedes Mobunda. Wielkie brawo dla niej i dla dzieciaków. Teraz będzie rozmowa o Afryce, a dokładnie o Tanzanii. Jest ze mną pan, który przyjechał z Tanzanii, mianowicie pan Stefano Itimba Sambali, tak? Stambali, no, Steven, Stefano, czy DJ WW, właśnie jak ty masz na imię? Dokładnie jak mówiłem, mam na imię Stefano, tak piszę, ale dokładnie w domu mówię do mnie Steven. Czyli Stefano, ale dla bliskich Steven, tak? Dokładnie tak. Super. Powiedz mi, jak długo w Polsce mieszkasz? Jestem w Polsce od 92 roku. No, proszę Państwa, to długo, nie? Naprawdę. No to wielkie brawa dla Stefano. Właśnie, przyjechałeś z Tanzanii. Tanzania, skąd ta nazwa? Tanzania to znaczy Unia między krajem, który nazywał Tanganyika i Zanzibar. Od słowa Tanganyika zabrali słowo Tan i za to jest słowo od Zanzibar, a nie to jest chęć. Czyli od rzeki Tanganyika oraz chęć, tak? Jest jezioro Tanganyika, ale dodatkowo był kraj, nazywał się Tanganyika. Jak połączyła, to powstał właśnie Tanzania. Wielkie brawa dla Stefano i dla Tanzanii. Steven, powiedz mi, czy to prawda, że Tanzania jest drugim najbardziej zaludnionym krajem położonym całkowicie na południe od Równika, czyli nieco mniej niż RPA, tak? Przede wszystkim najpierw muszę to ciężkie zabrać do historii, dobrze? Bo będzie łatwiej wtedy zrozumieć w ogóle, co to znaczy Tanzania. Zaczynające, to jest nasza flaga, ma cztery kolor, zielony, bo tam mamy bardzo dużo zieleń, czarny to jest ludność, żółty to są minerały, a niebieski to jest woda. A to jest nasze godło, uhuru na umoja, to znaczy, że Unia i jednostki. A teraz, jeżeli pójdziemy do kraju, no to ciężkie może być dla ciebie niespodzianka, bo kobieta to jest nasza prezydenta, a na lewo to jest wiceprezydenta. Wielkie brawa dla Tanzanii i dla pani prezydenta po prostu, bo tam to jest pani prezydent, tak, Tanzanii. Wielkie brawa dla Tanzanii i dla pani prezydent. No właśnie, w Afryce też był prezydent pani w Liberii, tak? Ellen Johnson Sirleaf. A mamy kolejną właśnie w Tanzanii. Jak pani prezydent ma na imię? Samia Suluhu Hassan. Dla pani Hassan prezydenta również się duże brawa. No pewnie niedługo w Polsce też będzie pani prezydent, mam nadzieję. Tak? Nie słyszę? Brawo, tak?
No, panie, właśnie o to chodzi. Ja na pewno będę głosować na panią, oczywiście. No właśnie, wracam do tego pytania, nie? Właśnie zaludnienie tego kraju, bo wiadomo, że RPA to jest potęga, ale tuż za RPA właśnie jest Tanzania. Jeszcze nie skończyłem sam, spokojnie, powoli, powoli. A teraz najpierw muszę pokazywać mapę, jak wygląda Tanzania. O, tu widać bardzo dobrze Tanzanii. Chociaż trzeba dokładnie zwracać uwagę tam na lewo, na górze, tam widać Rwanda i Burundi. Zaraz będzie tłumaczyć dlaczego. Następny slajd. Najpierw muszę wracać do historii Zanzibar. Zanzibar to jest kraj, który został rządzony przez różne ludzie. Arabowie, Portugali, Anglicy, oczywiście też mieszkańców. Ale najlepsze, jeden z rzeczy bardzo znany w Afryce, oczywiście niektórzy nie wiedzą o tym, najkrótsza wojna na świecie był w Zanzibar, który trwał dokładnie 38 minut. Tak, Anglicy przyszli i powiedzieli sultan, że my chcemy Zanzibar, a sultan mówi nie, będziemy walczyć. Mówi okej, będzie walka. Oczywiście bombardowanie trwało tylko 38 minut i wojna skończyła. I wyniki tak wyglądał pałac sultan w Zanzibar po bombardowaniu Anglicy. I oczywiście wtedy Anglicy zaczęli rządzić Zanzibar. Tak mniej więcej wygląda dzisiejsza flaga Zanzibar, tak jak mówiłem, bo Zanzibar ma pół autonomii, a więc ma własne flaga, ma własne prezydenta. I na mapie widać dokładnie, że Zanzibar to są dwie wyspy. Niektórzy zawsze myślą jedno, nie, tylko dwie. Tu na dole Unguja i na górze jest Pemba. A przy okazji ciekawostki, mamy dodatkowo wyspa, która teraz należy do Tanganyiki, to nazywa Mafia. Więc jak mówisz w Tanzanii Mafii, to trzeba zawsze pamiętać, że rozmawiamy o wyspa, a nie ci gangsterzy. O, ostatnie też ciekawostki w Zanzibar to jest tak zwane Dom House Hotel. Dom, gdzie urodził Freddie Mercury. Dla ci, którzy byli w Zanzibar, na pewno już tutaj widzieli, bo zawsze tam dużo ludzi przychodzą, żeby robić zdjęcia. I teraz, historia Tanganyika, właśnie o to mówiłem. Jeżeli patrzysz teraz, widać to ciężkie ściągnięte na bardziej też na górze. Dlaczego? Bo wtedy, jak Niemcy rządzili, nazywał German East Africa, czyli Niemcy w Afryce Wschód, to dodatkowo tam był Rwanda i Burundi. To mieliśmy razem. A jak Niemcy przegrali pierwsza wojna światowa, Tanzania został podzielony na trzy części. Rwanda i Burundi został kolonizowany przez Belgię i Francuzi, stąd dzisiaj mówię po francusku, a Tanganyika nie został kolonizowany, tylko mieliśmy opiekowane przez Anglicy. Stąd nasza flaga nie ma kolory czerwone, bo my nie walczyliśmy na niepodległość, tylko nasz prezydent pojechał na ONZ i powiedział, słuchajcie, jesteśmy gotowe na niepodległość i tak został niepodległość dla naszego kraju. Oczywiście 3 lata później była Unia z Zanzibar, stąd nazwa została Tanzania, a nie Tanganyika. Właśnie, trochę dowiedzieliśmy się o historii, o Tanganyiki, o rzece, o ludnościach, o walce, o tej wojnie, która trwała zaledwie 38 minut, ponieważ no, bombardowani przez moździerze pałacu prezydenckiego to po prostu się poddali. No, sultan się poddał. No i teraz kolejne pytanie dotyczyło właśnie zaludnienia właśnie Tanzanii. Czy to prawda, że Tanzania jest drugim takim najbardziej zaludnionym krajem w tej rejonie tuż za RPO? Nie wiem, czy tak dokładnie można powiedzieć, bo jeżeli patrzymy na mapę, na lewą stronę widać Kongo, a Kongo ma więcej ludności niż Tanzanii. A więc my możemy powiedzieć, że my jesteśmy trzecia. RPA jest pierwsza, Kongo i dopiero Tanzania.
Dobrze. Kolejne pytanie, bo kto był w Tanzanii tutaj? Który z Państwa był w Tanzanii? Jedna osoba, dwie w Tanzanii. Nie mówię w Afryce, ale w Tanzanii dokładnie. Tak. Mam pytanie. Dar es Salaam, to stolica właśnie, prawda? To było, czyli była stolica. Dlaczego już nie jest stolicą Tanzanii? Dar es Salaam nie jest stolica. Dlaczego? Bo jak patrzymy na mapę, Dar es Salaam jest bardziej nad morzem. A więc tak jak w Polsce, Kraków był za daleko, więc stolica musiała być gdzieś po środku. I stąd jak widać na mapie, stolica została zmieniona do środku kraju, mniej więcej do Dodoma. Ale numer dwa, za czasu apartheid, nasz kraj dużo pomagał ludzie walczący z RPA. I przez to był obaw, że wiadomo, RPA była potęga i nadal jest potęga. Mogli przyjeść i zrobić tak, jak w Zanzibarze, tak? Mogli przyjeść statkiem, bombardować na po kilka godzin i już mogli mieć stolica. A żeby utrudnić im życia, no to stolica została zabrana w środku. Wtedy dla nich będzie ciężko, żeby tam trafić. Na pewno kilka umrą razem z nami. I stąd był pomysł zabrać stolica w środku kraju. Czyli z powodów strategicznych przeniesiona została stolica z Dar es Salaam, które jest miastem bardziej eksponowanym nad morzem, które można by było opanować szybciutko, na Dodoma, która jest głębiej w głąb właśnie ziemi. I to da się z tego zrozumieć, prawda? No, a kolejne pytanie, Steven. Powiedz mi, jakie mamy religie w Tanzanii? W Tanzanii największe religie to są chrześcijanie, około 40%, a chrześcijanie też około 40%. A reszta to są te mniejszości, tak? I tutaj nawet widać na zdjęcia, to było spotkanie z naszym poprzednim prezydenta, który właśnie umarł w tym roku i stąd wiceprezydenta kobieta został prezydenta oczywiście. Ale więc to było widać, że to było spotkanie, nie tylko pastorem czy księdza, ale widać nawet szechy i inne tam religie. A więc my tam jesteśmy różne. A oficjalnie w kraju rząd nie ma religii. Ludzie mają religii, ale rząd nie ma religii. Co to znaczy? Masaj może mieć, Masajowie, tak? Mogą mieć nawet 100 żony, nie ma problemu, bo rząd nie zabrania. A więc rząd nie ma religii, nie ma zakazu religijny. Oczywiście człowiek, w zależności od religii, to będzie miał tam zakazy, ale nie, a nie od rządu. Rząd oficjalnie nie ma religii. Czyli w Tanzanii jest wolność religijna. Każdemu wolno właśnie wybiera sobie religię, którą uznaje za stosowne dla siebie. Ale mówiłeś o tych głównych religiach, ale mówisz, że są jakieś tam mniejsze, tak? Jakie? O, wiadomo, tam to są Hindusi, to są tradycyjne religie. Mówiłem, że islam i chrześcijanie to są pół-pół, tak? A reszta to są mniejszości, tak? Niektórzy ludzie oczywiście nie mają religii, albo trzymają swoją religię tradycyjną i też mają prawo to pomieć. Kolejne pytanie. Podobno jak w innych krajach afrykańskich mamy różne grupy etniczne, prawda? Tak jak w Tanzanii pewnie i jednocześnie różne języki. No powiedz mi, ile jest grup etnicznych języków mamy w Tanzanii? I jeszcze ci wszyscy znają tam Tanzanię, bo Swahili to jest taki najbardziej popularny język, prawda? Czy wszyscy w Tanzanii mówią po Swahili? Oczywiście większość mówi po Swahili, bo to jest język urzędowy razem z angielskim. Ale oczywiście też mamy 125 plemion i każde plemion ma własne tradycja i każde plemion ma własny język. Stąd czasami jest trudno powiedzieć, że
Ja znam tradycję tanzanską, czy znam tradycję kenijską, bo strasznie różni między jednego premienia z drugiego. Bardzo, bardzo dobre przykłady to jest to, że w mojego premienia, jaki jesteś gość u mnie i moja żona zgotuje cię jedzenia, zjesz aż skończyć, to będzie wstyd. To znaczy, że ona gotowała za mało. Ale jaki byłem nad morzem, okazał się, jaki żona ugotuje jedzenia i zostaje, to jest wstyd. Dlaczego? To znaczy, że nie smakowało. A więc to są troszeczkę różne. Więc każdy premier trzeba dokładnie dowiedzieć, jaki naprawdę tradycje mają. I jeżeli chodzi o Tanzanię, oczywiście premienia Sukuma i Nyamwezi to są największe, ale najbardziej znane, można powiedzieć, na całym świecie to są Masajowie, jak widać. Teraz będę miał pytania. Będę miał pytania. Dlaczego Masajowie noszą taki kolor? Ktoś wie? Czerwony kolor. Dlaczego? Zaraz wyjaśnimy, będziemy wyjaśnić niedługo na to pytanie. Ale albo mogę teraz powiedzieć, słuchajcie, Masajowie mieszkają czasami w rezerwacji. I teraz oni nie boją się lwy. Dlaczego? Bo lwa boi się czerwone kolory. A więc jeżeli ma czerwone takie, to naprawdę lwa ucieka od niego. I stąd są pewne siebie, bo po prostu ubrania chroni. Tylko kolory. Jakie masz białe, czy niebieski, czy żółte, niam niam, jesteś zjedzony. O, no to teraz wiem, jak mam się ubrać, jak będę odwiedzać, będę miał spotkanie z lwem, prawda? Jak lew, to od razu czerwony kolor obowiązkowo, żeby mi został na obiad po prostu serwowany lwom. Słuchaj, no chcesz coś dołożyć, tak? Tak, chcę dodać. Drugi najbardziej ciekawszy premium w Tanzanii, to jest premienia Makonde. Makonde to są bardzo dobre rzeźbiarze. Większość ludzi, jak byli w Tanzanii, to prawdopodobnie widzieli takie rzeźba. Najwięcej to robią premienie Makonde. Makonde mieszkają w jedną stronę Tanzanii, drugi strona Mozambiki. Tak samo Masajowie. Masajowie część mieszkają w Tanzanii, część w Kenii. A więc nie bądź zdziwiony, jak okaże, jak to? Przecież Masajowie są w Kenii. Nie, oni są na granicach, część w Kenii i oni nawet czasami rząd i Kenii i Tanzanii nie zabrania. Oni potrafią iść do Kenii i wracać do Tanzanii i nikt ich nie zapyta, bo po prostu, no, takie mają tradycje. I teraz, taki rzeźba, zazwyczaj to są bardzo, mniej więcej taka wysokość, to jest bardzo znany prezydent dla większości prezydentowie albo ministrowie przyjeżdżają do Tanzanii. I mało przykład można zobaczyć, to Obama, jaki był w Tanzanii, on też dostał, a tu widać przy biurka już stoi ten rzeźba, który też dostał w Tanzanii. Wielkie brawa dla Tanzanii oraz dla rzeźbiarzy Tanzanii. To widzimy tam właśnie te piękne rzeźby, które Obama dostał. I właśnie rozmawialiśmy o historii, jak powstało to państwo Tanzania, jakie tam są plemienia, jakie są języki, jakie są religii, ale na pewno no, państwo tutaj czekają na temat turystyki, bo tam widzieliśmy, że ostatnio Tanzania jest bardzo, bardzo, bardzo popularnym kierunkiem. Dużo Polaków właśnie spędzało teraz urlopy tam po prostu w Tanzanii. No a te trudne czasy covidowe jeszcze, pamiętam czarterowe loty do Tanzanii, a dokładnie na Zanzibar. No właśnie, Steven, powiedz mi, ta turystyka, dlaczego tyle Polaków spędza swój urlop na Zanzibarze? Można pożartować, że Zanzibar ma przepiękne plaże i ten piach naprawdę jest taki niesamowity miękkie, aż powoduje, że Zanzibar teraz brakuje materiału budowlanego, bo kompletnie nie nadaje się do budowy. Ale żeby tam spędzić czas, wakacje, ciepło i tak dalej, to jest piękny piach, po prostu można tak powiedzieć. Ale
jeżeli mówimy prawdę, dlaczego tak było? Bo większość krajów, jak zrobiły lockdown, nie można tam iść i odwiedzić cokolwiek. W Tanzanii nasz prezydent powiedział, że my zrobiliśmy modlitwo i nie ma COVID-a, a więc nie był zakaz. I wszystkie, nigdzie nie mogłeś leczyć, a oczywiście w Tanzanii mogłeś leczyć na każdej chwili. Stąd masowo Polacy po prostu lecili do Tanzanii, bo to był jedyny punkt, gdzie mogłeś leczyć i wracać bez jakiekolwiek pytania tam oczywiście. Chyba jak wrócić w Europie, to już możesz mieć, nie wiem, lockdown i tak dalej, ale po prostu na nasza strona nie było jakikolwiek problem. I oczywiście dalej widać plaże, jakie przepiękne, czysta. I takie przy okazji zabrałem zdjęcia. To nazywa czerwony małpa. Żyje tylko w Zanzibar. Tak? Nawet jeżeli zabierzesz na następne wyspa, to oni od razu umierają. Tak, tak. Oni naprawdę tylko na ten punkt, gdzie żyją, nazywa Jozan, tylko tam mieszkają. Jozan. Nie, Jozan. Jozani, wyspa, miejscowość tak nazywa. A teraz, nawet jeżeli zabierzesz na końca wyspa, oni umierają. A więc po prostu są małpa, które żyją tylko tam. A bardzo ciekawe rzeczy to jest to, jakie pierwsze na zdjęcia, takie patrzyłem, mówię, kto im cieszyło, zrobiło te fryzjera? Ale okazało się, że po prostu oni takie mają bezpośrednio. Nie wiem taki, w jaki sposób robią, ale oni zawsze pięknie wyglądają i oni świetnie pozują na zdjęcia. Nie boją się ludzie w ogóle. Ludzie można zrobić zdjęcia nawet z bardzo bliskość. I no to jeden z punktów, gdzie jaki ludzie odwiedzają Zanzibar, to zawsze idą tam oglądać. O, no pięknie. Pierwszy raz słyszę właśnie, że są zwierzęta, które nie można przenieść gdzieś indziej, czyli z kilku kilometrów zaledwie, tak? Ile można? Z 10 kilometrów, czy wytrzymują, Steven? Ile to jest, no, ten obszar? To jest narodowy park, ale nie jest taki wielki, bo wiadomo i taki Zanzibar nie jest taki wielki. A więc dokładnie nie wiem, ale nieduże ta część, gdzie oni żyją i nie wiem dlaczego, ale okazało się, że oni żyją tylko tam. I nazwa dokładnie nazywa Kolabus. Takie małpa nazywa Kolabus, takie nazywają. No dobrze, właśnie widzimy, że przepiękne plaże, piach miękki, takie właśnie drobne bardzo, a nie było obostrzeń w Tanzanii. Prezydent otworzył granicę, mówił, że modlitwa do Pana Boga dała radę walczyć z COVID-em, stąd tyle Polaków masowo na Zanzibar, tak? No, ale liczby mam jakieś, ile Polaków przybyło do Zanzibaru chyba w tych czasach? Masz jakieś tam liczby, ile Polaków było? W tym roku nie pamiętam, ale dwa lata temu, jak byłem na dzinnej podległości w Tanzanii, to ambasador Polski oczywiście powiedział, że było około 600 tysięcy Polaków w Zanzibar, a w reszcie kraju, w głębie kraju, to było około 200 tysięcy. Oczywiście, bo Tanzanii też jest znane jako dla turyści, tak? Jak widać, mamy bardzo dobry narodowy park, który nazywa Serengeti. A Serengeti jest łatwe poznać, dlaczego? Bo to jest, jak patrzy się na zdjęcia, zawsze jest płaski i widać tak jest sawanna. I Serengeti ma największe zwierzęta niż jakiekolwiek partii na świecie. I więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakie najwięcej zwierzęta, jest łatwe iść do Serengeti. Dlaczego? Bo tam łatwe dowiedzieć. Chce zobaczyć lwa, to od razu ludzie powiedzą, to jest tam. Chce zobaczyć stronę tam. A inne parki może okazać się, że inne zwierzęta nie znajdziesz. A więc Serengeti to jest taki punkt, gdzie łatwe można zobaczyć, jakie najwięcej zwierzęta. Jest inne parki, nawet to nie jest park, nazywa Ngorongoro Conservation. I teraz, to jest bardzo dziwny punkt, bo to jest taki punkt, który zapadł. Część ściana to mają od 600 do 1000 metrów, a więc jak padniesz tam, już nie żyje.
Niektórzy ludzie mówią, zwierzęta, niektórzy potrafią wyjść na zewnątrz, a później wracają, powrotne. Nie wiem, na ile prawda, ale bo to jest bardzo mocne pochylenie, tak? Ale tam, jak zazwyczaj idziesz, to są zwierzęta, to są Masajowie i swój bydło. Oczywiście Masaj obowiązkowo zawsze mają czerwony kolor, bo tam normalnie tu pastuje zwierzęta, tam zebra, tam antylopa, a tam kilka metrów dalej lwa normalnie stoją. I zazwyczaj coś takiego można zobaczyć w Ngorongoro. A mniej więcej sytuacja wygląda tak jak tu. O, widać bydło, widać zebra i wszystko mieszają razem. Oczywiście chyba tylko Masajowie mają pozwolenie tam, a reszta inne ludzie, jak cię złapią tam, to masz problem. To jest tak właśnie ten Ngorongoro i to widać domane, widać jak mniej więcej ta ziemia zapadła na ziemię i tam na dole żyje zwierzęta. No piękny krajobraz, no widzimy właśnie, że Masajowie są uprzywilejowani w tych rejonach, bo to są ich naturalne, takie naprawdę powiedzmy miejsce, tak? No dalej, nie mówiłeś o jednym takim bardzo ważnym elementem turystyki, czyli Kilimandżaro. O, to jest prawda. Kilimandżaro, jako Kilimandżaro, to jest góra, który na cały rok można zobaczyć śnieg. Tylko dla większości mieszkańców mówią, że śnieg jest coraz mniej. Kiedyś był bardzo dużo, wiadomo, ocieplenia na ziemi, ale teraz jest mniej. I na ciekawostki dla ciebie, wiesz, gdzie ja pierwszy raz widziałem śnieg? Na pewno zgadniesz. No, jak myślicie państwo, w Polsce czy... Oczywiście, że w Polsce, tak? No, w Polsce, ja też tak myślę. Nie, oczywiście... Bo tu widać Kilimandżaro, tak? I tam na górze widać śnieg. I ja tu byłem. Ale to nie tu pierwszy raz widziałem śnieg. Pierwszy raz widziałem śnieg, obok Kilimandżaro jest góra, nazywa Meru, w miejscowości Arusha. Ja tu pierwszy raz naprawdę widziałem śnieg. I to jest góra, jak jesteś wysoki na Kilimandżaro, patrzysz na druga strona, to widać Meru. Jak jesteś wysoki na Meru, właśnie na druga strona to widać Kilimandżaro. Bardzo rzadko tu można zobaczyć śniegi. Naprawdę bardzo rzadko, ale czasami można zobaczyć śnieg. I teraz będę miał dla ciebie sam niespodzianka. O, widać tam na górze Meru? Tam na lewo? Widać góra? Tak. A to są Polacy. 1952 rok. Tak. No widzimy właśnie Polacy w Tanzanii w 1952 roku. Wielkie brawa dla Polaków. I dla warszawiaków oczywiście. I wspominamy, że to spotkanie właśnie powstało dzięki Fundacji Afryka Inaczej i Dom Spotkań z Historią. Dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy. No Polacy w Tanzanii, nie wiedziałem, że w 1952 roku było aż tyle Polaków w Tanzanii i na blisko właśnie Meru, tak? Dosłownie tak. To jest miasto, główne miasto nazywa Arusha i obok Arusha jest miasto nazywa Tengeru. I tu Polacy mieszkali. Ale nie tylko Tengeru, mieszkali też w region nazywa Iringa. Największe znane to była Iringa, gdzie teraz gdzie Polacy, gdzie mieszkali, teraz znajduje szkoła średnia, nazywa Ifunda. Ale tutaj, gdzie tutaj widzimy Tengeru, jest teraz uczelnia rolnicze i jak widać, to oficjalnie nazywa uchostwa, po prostu tutaj taki nazywają. I w lipcu odwiedził w Tanzanii wiceministra spraw zagranicznych, a między innymi właśnie odwiedził grup Polaków, bo tam tutaj w Tengerze znajdują 134 grup Polaków, którzy tam po prostu niestety nie mogli wrócić do domu. Ale duchostwa mieszkali od 1942 do 1952. Tengeru to mieszkali najwięcej, ponad 6 tysięcy Polaków.
a w innej części było około 6. W innej części po prostu to było, tak, tutaj tęgę robiło ponad 6 tysięcy Polaków, a w innej części to było tylko kilka, około 600, 700 i stąd. Od słowa Tęgeru sam, my otworzyliśmy, to jest takie przy okazji, otworzyliśmy Stowarzyszenia Polska Tanzanii i stąd nazywa Stowarzyszenie Tęgeru, bo to jest taki jedyny punkt, gdzie można powiedzieć łączy Polaków i Tanzańczyków. No pięknie, nie widziałem, że aż 6 tysięcy Polaków mieszkało właśnie w Tanzanii między 1942 a 1952 roku, że właśnie jest cmentarz Polaków, gdy 142 nie mogło wrócić do domu. Było zdjęcie z ministrem, wiceministrem spraw zagranicznych, panem Jabłońskim też na tym miejscu. No i Steven, to dużo było o historii, o turystyce. Powiedz mi o biznesie, powiedz mi, jak to jest teraz z tym, bo wiem, że ty pracujesz z polskimi firmami, które inwestują masowo w Tanzanię, prawda? Jak się ma gospodarka? Na pewno rozwija, jak wiadomo, wszędzie w Afryce. Cała Afryka teraz rozwija, a Polacy, bo kiedyś była konsula, a jak otworzyli, już został otworzony tam ambasador. Więc teraz jest ambasador, nawet na zdjęcia tam był widać. Tutaj to jest nasza, tak, to jest ambasador Krzysztof Buzalski, który tam teraz pracuje. Sporo teraz biznes dzieje między Polską i Tanzanią, bo nawet w Zanzibar to nie tylko turyści, ale sporo Polaków teraz otworzyli własne hotele w Zanzibarze. Są firma, która zajmuje nieruchomość, budują i sprzedają Polaków, tak, w Zanzibar, a więc to nie tylko turystyka, tylko tam są różne rzeczy, które można powiedzieć dzieje. A na ciekawostki, nasza firma, my dopiero staramy trafić w rynku w Afryce, na razie cały czas szukamy robota. A jaki był wiceminister Jabłoński, dodatkowo przyjechał z kilka Polaków, którzy tam mogli tam reklamować swój biznes oczywiście w Tanzanii, ale przy okazji, bo w Tanzanii mamy bardzo dużo złoża gazu na południu kraju. Gazu, tak. I teraz w Tanzanii jest firma angielska, która tam będą mają własne część, gdzie będą mogli kopać gazu na tej części, tak? I firma polska należąca do PGN IG podpisał umowę i teraz będą budowali oni będą kopali na ziemię, w wodzie, żeby mogli... będą wierzenia, a takie urządzenia będą zbudowane w Polsce i firma PGN IG podpisali umowę. I teraz już są, już będą to robili chyba cały rok, bo to jest bardzo trudne, żeby to przygotować i wysyłać tam do Tanzanii. I jak skończę, tam już będzie pierwszy, można powiedzieć, naprawdę wielki, wielki projekt, który można powiedzieć, że Polacy uczestniczyli. Był dwie różne projekty, ale to ciężkie był problem tam finansu. Nie wiem, jak to skończy, bo na razie jest rozmowie. Pierwsze to był budowę silosa, a inne to była budowa fabryka Ursus w Tanzanii. Tylko no, trochę Ursus sam ma problem. No właśnie, pamiętam parę lat temu, jak pierwsza fabryka właśnie Ursus powstało w Tanzanii. No i teraz była misja, mówisz, gospodarcza z ministrem Jabłońskim w Tanzanii, więc stosunki polsko-tanzanijskie się rozwijają mocno. Polacy masowo inwestują w Tanzanii i nie tylko w turystyce, bo tam, jak mówisz, że inwestują i w nieruchomościach budują, sprzedają i mało tego, PGN tam
teraz właśnie z wersji Neurobin pod kątem eksploatacji rafinerii właśnie gazu, tak? No to bardzo dobre wiadomości, że właśnie te stosunki polsko-tanzanijskie są bardzo, bardzo dobre i się rozwijają. Będziemy rozmawiać teraz trochę też o malarstwie, bo jak wiemy, tanzańskie właśnie, Tanzania słynie z tego, że ma bardzo dobry styl i bardzo słynne są. No, jak się nazywa? Taki styl malarstwo nazywa Tinga Tinga. Tinga Tinga oczywiście oryginalne już nie żyje i każdy może nauczyć się takie malować. I jak zdajesz egzamin, wtedy dostaniesz pozwolenia, jaki malujesz, możesz na dole napisać Tinga Tinga. I stąd można zobaczyć Tinga Tinga w Polsce, można zobaczyć Tinga Tinga w Niemczech, ale mniej więcej tak zawsze wyglądało jego stylu. Zawsze takie kropelka, kropelka i taki mniej więcej łuk. On taki styl zawsze miał i teraz jest słynny na całym świecie. Bardzo dziękuję. I przechodzimy z malarstwa na właśnie na sport, bo tam wiadomo w Afryce króluje piłka nożna, tak? Ale właśnie w tym rejonie Afryki Wschodniej wiadomo, że jest inny sport bardziej popularny, czyli lekkoatletyka. Właśnie jak jest w Tanzanii? W Tanzanii lekkoatletyka byliśmy bardzo dobre lata 70, aż do końca, na początku lata 80. Jeden z najsłynniejszych biegaczy, to nazywał się Phil Batby i on wygrał wiele, wiele lat, aż do końca oczywiście pierwszy raz przegrał, to był w Moskwie rok 1980 i oczywiście przegrał z Malinowski, jeżeli ktoś dobrze pamięta historię, to był tam ścigali w Moskwie. Każdy myślał, że Malinowski nie ma szansy, ale tego dnia to był jego szczęście. Filip Batbaj był zmęczony i oczywiście Malinowski wygrał. Od tej pory można powiedzieć do dzień dzisiejszy słaby nas, jeżeli chodzi o sport. A drugi najsłynniejszy biegacz, to nazywał się John, zaraz, bo nazwa to ciężkie, trudne. Muszę brać ściągawki. Nazywał John Steven Aquari. John Steven Aquari uczestniczył w maraton w Meksyku 1968 rok. Ale bardzo dziwne to jest to, że on był ostatni. Tak, ale on jest bardzo znany, chociaż był ostatni. Bo on został ranny i on skończył po godzina od osoba, który tam pierwszy skończył, tak. I to nie chodzi o to, że jak on był ostatni i dzięki temu został sławny. Nie. Tylko jak on skończył, to oczywiście dziennikarze go zapytali, że dlaczego nie mogłeś przerywać? Przecież wiadomo, że nie masz szansy wygrać. On mówi tak, słuchaj, nie po to mój kraj, to jest najbardziej znane motto dzisiaj na świecie, bo mówił w ten sposób, nie po to mój kraj wisłał 5000 kilometrów, żeby zacząć maraton, tylko zwisłał mi, żeby skończyć. A więc to jest takie zawsze bardzo znane motto na całym świecie, że nieważne ile będzie to trwa, musisz zawsze skończyć, co zacząłeś. Wielkie brawa dla tego sportowca, który się nie poddał, mimo że doznał urazu, maraton rozpoczął, doznał urazu, ale dokończył, mimo że po godzinie, tak, ale dokończył. Naprawdę to jest bardzo ważne dla wszystkich, żeby dokończyć to, co rozpoczęliśmy. No mówiłeś o tym, że właśnie Tanzania miała tych sportów dużo, ale powiedz mi, Simba, to jest klub sportowy, no właśnie piłki nożne, słyszymy, że w Afryce Simba nawet rekrutuje teraz w Afryce dobrych naszych, najlepszych sportów afrykańskich, tak? To jest prawda. W ogóle, jak mówiłeś, Simba, może nawet i wrócę to czeskie, bo Simba to jest bardzo znane słów w języku, nawet i w Polsce, tak? Od królew.
Symba w języku Swahili to znaczy lwa. A najbardziej znane słowo oczywiście, albo inaczej. Ktoś zna tu Swahili? Kto zna Swahili? Nie? A jednak, wszyscy wiecie, hakuna matata. To jest język Swahili. To znaczy nie ma problemu. A Simba to jest lew, rafiki to jest przyjaciela. Więc jak oglądasz film Król Lew, tam naprawdę są kilka słów w języku Swahili. I teraz. Simba, zespół piłka nożna Simba, nawet i przy okazji. Simba dawno temu, chyba to był 1974 rok, Simba był w Polsce. Tylko nie pamiętam dokładnie gdzie, ale był w Polsce. To jest bardzo znane dla nas w historii. Ludzie zawsze o tym mówią, bo to są dwie najbardziej znane zespoły. Jeden nazywa Simba Sports Club, a drugi nazywa Young African Sports Club. To są zespoły, które istnieją od chyba przed nasza niepodległość. Naprawdę, to są najstarsze i do dzisiaj zawsze pozostaje największe rywalizujące zespoły w Tanzanii. I oczywiście teraz Simba mają sponsora. Jest gość, nazywa Mohamed Dewji. To jest nasza pierwszy miliarderem w dolara w Tanzanii. I to on sponsoruje. I dzięki temu Simba dzisiaj może szukać piłkarzy na, można powiedzieć, w różnych krajach w Afryce. Między innymi właśnie podpisali umowę z twój rodak z Mali.